powiedziałeś tak wiele z tego podsumowania, że będzie po prostu jeszcze dużo szybciej. Proszę Państwa, już na samym początku dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pan Mirosław Dzieniszewski, powiedział coś bardzo ważnego, a mianowicie pokazał tę całą drogę, jaką przeszli oświatowcy, żeby sformułować nasze najważniejsze problemy, jakie związane są z rozwojem szkolnictwa zawodowego. Stanęło na współpracy z pracodawcami. Oczywiście opieraliśmy się na wielu badaniach. Wspomniane było m.in. badanie, zresztą cykliczne, bilansu kapitału ludzkiego, w którym cyklicznie mówi się o tym, że występuje w naszym kraju niedobór kwalifikacji, który wynika z niedopasowania kompetencji. No i teraz, niedopasowanie kompetencji, oczywiście, to jest wielki dramat dla ludzi, którzy kończą nasze szkoły, ale to również problem dla konkurencyjności naszej gospodarki. Pani prezydent wychodząca właśnie coś świetnego powiedziała tutaj, że nie tylko rozwój szkolnictwa zawodowego jest tutaj dzisiaj naszym celem, ale poprzez rozwój szkolnictwa zawodowego, rozwój całego regionu. Co w badaniach jeszcze ważnego przeczytałam? Otóż jeśli chodzi o świadomość pracodawców, to jest u nas spora. Jak Państwo myślicie, ilu pracodawców jest absolutnie świadomych tego, że niedopasowanie kompetencji ma realny wpływ na konkurencyjność ich podmiotów gospodarczych? Absolutną pewność. Zasadnicze znaczenie. Aż 1/3 w badaniach Instytutu Badań Edukacyjnych. To jest bardzo dużo. W związku z tym tak trochę dziwnie, że w tych samych badaniach znajdujemy taką informację, że pracodawcy nie do końca są zmotywowani, aby taką komunikację, realną komunikację z podmiotami kształcenia podejmować. O tym mówiliśmy też z pracodawcami w kuluarach, że szkoda, że tak mało dzisiaj tutaj jest pracodawców. Ale to nie szkodzi. Mamy na to pomysły. Jak wygląda to w naszym regionie? Pokrótce, znów zaglądając do badań, chociażby do raportu końcowego z badań Subregion Pilski Szansa na Zmianę, znamy pewnie te badania. Co mówią pracodawcy? Po pierwsze, pewna grupa pracodawców mówi o tym, że szkoły powinny się czujniej wsłuchiwać w to, co rynek pracy mówi, ale jest ogromna rzesza pracodawców, którzy mówią, nam się bardzo dobrze ze szkołami współpracuje, mamy wieloletnie relacje, dobry z tego jest efekt. No i teraz, patrząc na doświadczenia chociażby tych firm, które się tu dzisiaj prezentowały, oraz uczelni Państwowej Szkoły Zawodowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, i innych, jesteśmy w stanie pokazać bardzo wiele świetnych inicjatyw. Ja się trochę zagapiłam. Tutaj oczywiście te źródła, z których korzystałam, szukając danych, i tylko z niektórych, o niektórych ze względu na czas tutaj powiedziałam. Ale to właśnie efekt doświadczeń, kiedy dyrektorzy szkół z przedsiębiorcami zastanowili się nad tym, jak wyglądają kompetencje absolwentów oczami dyrektorów. Jeśli ta różowa kartka to jest 100%, to proszę zobaczyć, i to są akurat te miękkie wspomniane przez dyrektora Grzegorza Bogacza, tak bardzo pożądane przez pracodawców. A jak odbierają kompetencje przedsiębiorcy? To jest taki archiwalny, dokumentalny kawałek, natomiast zastanawiając się nad tymi problemami, mieliśmy szansę, i to w naszym regionie, spotykać się nieraz przy wspólnym stole i o problemach rozmawiać. To tylko przykładowe fotografie, przykład przykładowych działań. Widzicie Państwo również siebie na tych fotografiach. Ja teraz jednak chciałabym Państwa zaprosić do małej pracy. No tak, partnerstwo. Partnerstwo, już dzisiaj już wiemy, że nie tylko partnerstwo na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, ale partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego, tak jak to podkreśliła pani dyrektor. Wszyscy w tym widzimy swój cel. Partnerstwo, tak jak spróbowała znowu zdefiniować pani prezydent, potrzebujemy jakiejś platformy spotykania się. Platformy, kiedy będziemy mówić o różnych bolących nas sprawach, to jedno, ale będziemy również wzajemnie się uczyć. I to podkreślam. Kolega Wojtek mówił, od kogo się mamy uczyć?
myślę, że od siebie wzajemnie, bo w prezentacji kolegi i Piotra, i Wojciecha pojawiły się rzeczy absolutnie innowacyjne. I myślę, że rzeczy, których warto byłoby, żebyśmy w jakiś tam sposób wypromowali w naszym regionie. Na przykład nowa perspektywa środków finansowania ze środków unijnych, Power, wspomniany przez pana dyrektora Bogacza, to jest coś, czego, o co musimy po prostu wspólnie zawalczyć. Konferencje, seminaria, dyskusje, badania, może na początek ruch. Ruch, jakiś ruch, który pomoże nam się sformalizować, o czym marzy lider dzisiejszego przedsięwzięcia i być może lider tej inicjatywy, pani dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Lucja Zielińska. No ale pora na przystąpienie do pracy i teraz bym państwa poprosiła, żebyście zechcieli wyjąć te trzy kolorowe kartki. Pierwsza kartka już się tutaj nam pojawiła. No i teraz, ja myślę, że ci, którzy tu dotrwali, to są nie ci amatorzy, o których mówił kolega Wojciech, nawet nie profesjonaliści, to mistrzowie, którzy są odpowiedzialni, zależy nam. W związku z tym myślę, że to ci, którzy złożą swoje nazwisko na tej deklaracji. Deklaruję chęć udziału w inicjatywie. Nie ponosi to za sobą żadnych kosztów. Może czasami koszt czasowy. Nie jest to jakimś cyrografem podpisywanym, ale na razie pewną informacją dla organizatorów, kogo na przykład na następne spotkanie czy konferencję zaprosić, kogo zaprosić do jakichś grup dyskusyjnych, które by chciały w tym temacie pracować. To jest zielona kartka. Myślę, że przejrzysta. Żółta kartka to jednocześnie taki bank pomysłów. Ja państwu zaraz zostawię 3 minuty na to, żeby tam wpisać coś. A co? O czym w ramach partnerstwa należałoby pamiętać? O czym mówić? Jak się nad czym pochylać? W jaki sposób pracować? Mogą to być absolutnie luźne uwagi, równoważniki zdań. Taka burza mózgów, którą chcemy opracować, a dzięki temu, że nam państwo podacie adresy mailowe, prześlemy państwu tę informację w ciągu najbliższych dni. Na czerwonej kartce warto zaprosić do współpracy jeszcze inne podmioty. Są tu przedstawiciele urzędów pracy, jest przedstawiciel Inwestparku, są członkowie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, są uczniowie, są nauczyciele, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, samorządowcy, radni właśnie. To taka grupa niejednolita z ogromnym potencjałem może w tym wszystkim pomóc.